Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, wsłuchajmy się w teksty biblijne, które są hasłami dnia dzisiejszego, zapisane w Starym Testamencie, w II Księdze Kronik i w liście apostoła Pawła do Efezjan. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Drodzy, co jest wspólnego dla tych dwóch biblijnych haseł? Czytamy w nich, że Pan Bóg patrzy. Więcej, że patrzy na serca, czyli w pierwszym, jak i w drugim biblijnym haśle mowa jest o spojrzeniu, o oczach i o sercu. Prawdy tych biblijnych haseł są takie, że Bóg patrzy na świat i widzi wszystko. Te prawdy przypominają nam inne biblijne hasło. Roku 2023 to słowa biblijnej Hagar: Tyś Bóg, który mnie widzi. Z jednej strony jest to pocieszające, że Bóg wszystko widzi, że Bóg widzi nasze serca. Ale z drugiej strony jest to może i bardziej niepokojące, bo Bóg widzi też to, co nam się nie udaje. To, że przekraczamy Jego przykazania, że zachowujemy się nieodpowiedzialnie. Widzi nasze serca i to, jaka intencja z nich wypływa. Te słowa: Pan wodzi oczyma swoimi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, usłyszał po raz pierwszy 3000 lat temu król judzki Asa od jasnowidza Hananiego. To Asa czynił to, co się Panu Bogu nie podobało. Zawierał przymierza polityczne przeciw królowi izraelskiemu Baszy. Mało tego, kiedy król Asa zachorował, zwrócił się zamiast do Boga o pomoc, li tylko do lekarzy. A przecież nasze biblijne hasła uczą nas, że nie tylko Bóg widzi nas w naszym życiu, nie tylko Bóg widzi nasze serca, ale Bóg chce, byśmy i my z ufnością i nadzieją spoglądali w Jego kierunku i w Nim szukali pomocy i nadziei. Bo Bóg oświecił oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Amen.